serdecznie w kolejnym odcinku, a już dziś postaram się odpowiedzieć na pytanie Oliwii Paczek, która to zadała je na łamach naszego kanału. A brzmi ono następująco: hodowla kameleonów, jak brać kameleona na rękę? I uwierz mi, Oliwia, ale w tym materiale tego się dowiesz. Z tego względu, że on jest o tym, jak oswoić, a raczej jak przyzwyczaić kameleona do siebie, by móc wyciągać go na rękę. Oczywiście powiem Wam także o tym, kiedy można brać, a kiedy nie powinno się wyciągać kameleona z terrarium. Także zapraszam do obejrzenia tego materiału. Przed wyciągnięciem kameleona z terrarium sprawdź, jaką masz temperaturę w pomieszczeniu, w którym to się on znajduje, z tego względu, że kameleon jest zwierzakiem zmiennocieplnym, czyli temperatura ciała dostosowuje się do temperatury otoczenia, czyli jeżeli mamy zbyt niską, wówczas możemy zwierzaka wyziębić. No i mamy pierwszego chętnego, który chce wystąpić w naszym filmiku, czyli biorę rękę, spokojnie czekam. Kameleon najchętniej by mnie chciał teraz ugryźć, żebym się od niego odczepił. Niemniej jednak spokojnie sobie tutaj czekam i powoli podkładam mu rękę pod jego ciało, żeby mnie nie zaatakował. Czasami może być taka sytuacja, że kameleon nagle będzie chciał Wam uciec i wtedy mu podkładacie rękę. I oczywiście czasami może być sytuacja taka, w której to Wam ucieknie z ręki. No i jak widzicie, mamy naszego Noisy Mitsio na ręku. Zauważcie, co ja z rękoma robię, żeby go jak najdłużej przytrzymać u siebie. Czyli podkładam mu rękę za każdym razem pod pyszczek, żeby go jak najdłużej utrzymać i żeby go uspokoić. Po chwili właśnie wygląda kameleon tak jak teraz na tym ujęciu. Z racji tego, że już podtrzymałem kameleona kilka minut na ręku, postanawiam go odłożyć do terrarium. Zobaczcie, jak szybko wchodzi, żeby jak najszybciej uciec ode mnie. Tak wygląda pierwszy etap przyzwyczajania do siebie kameleona. Niemniej jednak pamiętajcie, że czasami można go bardziej zachęcić do tego, żeby chciał Wam chętniej wychodzić na rękę. I tak naprawdę do tego będzie służyło wiele, wiele rzeczy, które to mogą go do Was przyzwyczaić. Kolejnym osobnikiem, którego będziemy wyciągać poza terrarium, będzie nasz Neon Boy, czyli Ambilobe Blue Bar, którego teraz właśnie widzicie. Kameleon ten, jak sami zauważycie, trochę niechętnie będzie chciał wejść na rękę, niemniej jednak nie ma problemu, żeby go z terrarium wyciągnąć. Jeśli będziesz chciał, żeby chętniej kameleon wychodził poza terrarium i chętniej wchodził Tobie na rękę, wówczas zapewnij mu jakąś roślinkę sztuczną, czy też żywą na parapecie, gdzie będzie mógł wpatrywać się na to, co się dzieje poza domem. Pamiętaj, że wtedy musisz mieć zamknięte okno, żeby kameleon Tobie nie uciekł. I oczywiście temperatura w pokoju musi przekraczać 23 stopnie, a nawet żeby była tam jakaś wyspa grzewcza, gdzie będzie mógł się kameleon wygrzewać. No i co? No i tyle, jeśli chodzi o przyzwyczajenie kameleona do siebie. To nie jest nic skomplikowanego, niemniej jednak czasami zdarzają się sytuacje takie, w których to traficie na bardzo charakternego kameleona, który nie będzie chciał wyciągany być na rękę i będziecie mieli większe problemy. Ja osobiście nigdy takich problemów nie miałem i za każdym razem nawet z kameleonami, które to mocno negatywnie do mnie były nastawione, zdecydowanie brałem je na rękę i tym im pokazywałem, że nadzwyczajnie w świecie sobie mogę z nimi radzić. A ja wraz z Neon Boyem zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapkę w górę oraz skomentujcie ten materiał. Ciekawe komentarze zostaną poruszone w kolejnym materiale, który to już niebawem pojawi się na naszym kanale.